Witaj na kolejnej lekcji kursu maturalnego. W tym dziale będziemy sobie mówić głównie o roztworach wodnych, a dzisiaj konkretnie na tej lekcji porozmawiamy sobie o teoriach kwasowo-zasadowych. Jeśli chodzi o maturę, będą to trzy teorie, które sobie po kolei omówimy. Pierwszą z tych teorii będzie tak zwana teoria Areniusa. Ta teoria jest czymś, co znamy bardzo dobrze, jeśli uczyliśmy się chemii wcześniej. Posługujemy się nią bardzo często, jeśli chodzi o wcześniejsze etapy nauki chemii, ale nie nazywaliśmy tak po prostu tego, co już wiemy, teorią Areniusa, i dzisiaj dopiero to nazwiemy właśnie tą teorią. Według tej teorii kwasem jest cząsteczka, która, na przykład kwas solny w tym przypadku, która dysocjuje w roztworze wodnym na H+. No i na coś tam jeszcze innego, ale chodzi o H+. Czyli cząsteczka, która dysocjuje w roztworze wodnym. Nieraz spotykam definicję wśród uczniów, że no, bo cząsteczka daje H+, tak? Nie, tu muszą paść dwa sformułowania. Dysocjacja, a nie daje, tylko kwas dysocjuje i uwaga, w roztworze wodnym. Teoria Areniusa mówi o roztworach wodnych, nie roztworach na przykład alkoholowych czy jakichś tam rozpuszczalników organicznych. Tu chodzi o roztwory wodne i to jest bardzo ważne i w teorii trzeba to zawrzeć. Na przykład kwas siarkowy 6 dysocjowałby też z odszczepieniem kationu wodorowego, no i byłaby też reszta wodorosiarczanowa, no ale są H+, czyli to jest kwas według teorii Areniusa, zaś zasadą według teorii Areniusa są to cząsteczki, które dysocjują na aniony wodorotlenkowe na OH-. Jeśli one się pojawią, no to jest właśnie zasada według teorii Areniusa. Druga teoria, tak zwana teoria, różnie się nią nieraz nazywa, nieraz podaje się dwa nazwiska, nieraz tylko jedno. Najczęściej jest to teoria Brønsteda, zapisuje się przez O. Nieraz dopisuje się drugie nazwisko, Lauriego, czyli zapisuje się w ten sposób. No ale teoria Brønsteda też jest, myślę, że jest częściej nawet spotykaną nazwą niż to dwuczłonowe, niż dwa nazwiska. Ta teoria nam mówi, że kwasem jest cząsteczka, czy jakieś, można powiedzieć ładniej, indywiduum chemiczne, które jest zdolne do oddania protonu, do oddania wodoru na przykład. Prześledźmy taką sytuację. Mamy też kwas solny. Napiszę, że on reaguje z wodą. No i powstaje anion chlorkowy i kation oksoniowy. Widzimy, że w tej reakcji kwas solny przekazał proton wodzie. Ta woda stała się wtedy H3O+. Czyli kwas solny, czy ta cząsteczka HCl, jest donorem protonów. Donorem protonów. Czyli według teorii Brønsteda HCl jest kwasem, ponieważ może oddać wodór. Co jeszcze może być kwasem w tej teorii? Na przykład cząsteczka HS-. Na pewno kojarzymy kwas siarkowodorowy H2S. No i to jest anion, który powstaje podczas jednoetapowej dysocjacji H+ i ten HS-. HS- może być kwasem w teorii Brønsteda, ponieważ może oddać wodór, ponieważ ten wodór po prostu ma. Więc jeśli by oddał wodór, najczęściej właśnie to rozważa się teorię Brønsteda w takich prostych reakcjach, często z wodą, może ten wodór przekazać wodzie, woda utworzy dalej kation oksoniowy, no i zostanie S2-. Więc teoretycznie wszystko, co posiada wodór i może go w jakiś sposób oddać,
mówimy wtedy, że może być kwasem w teorii Bernsteina. Na przykład anion wodoro-siarczkowy tutaj jest kwasem w teorii Bernsteina, ale już nie jest kwasem w teorii Areniusa. No ponieważ trudno by było, żeby on jakoś mógł bezpośrednio tutaj dysocjować sam z siebie, oddając ten wodór. Często w teorii Areniusa mówimy tu o takich typowych kwasach. Zaś w teorii Bernsteina mogą się już pojawiać na przykład jakieś jony. Co zaś będzie zasadą? Zasadą jest cząsteczka, indywiduum chemiczne, które może przyjąć ten proton. No zobaczmy tutaj. To jest kwas w teorii Bernsteina, ponieważ jest dawcą protonu. Zaś woda w tej teorii jest zasadą, ponieważ ona ten właśnie wodór przyjmuje. Tutaj tak samo woda jest zasadą, ponieważ przyjmuje wodór. Prześledźmy może inną reakcję. Niech będzie reakcja amoniaku z wodą. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Co się stało z wodą? Woda przekazała wodór do amoniaku, ponieważ mamy tu OH-, czyli woda musiała po prostu pozbyć się tego jednego atomu wodoru. Czyli woda jest dawcą protonów, czyli tu woda jest kwasem. No amoniak jest biorcą protonów, więc musi być zasadą. Widzimy, że woda raz może pełnić funkcję kwasu w teorii Bernsteina, raz może pełnić funkcję zasady w teorii Bernsteina. Zależy, z czym woda reaguje w danym momencie. Zdarzają się takie cząsteczki, takie jony, które mogą być zarówno kwasem, jak i zasadą w teorii Bernsteina. Takie związki, czy też takie jony, cząsteczki, nazywamy związkami amfiprotycznymi. Amfiprotyczność. Na przykład wcześniej wspomniany HS- jest amfiprotyczny, ponieważ może oddać wodór i utworzyć anion siarczkowy, może przyjąć wodór, utworzyć siarkowodór. Woda ma właściwości amfiprotyczne, może oddać wodór, stać się OH-, może przyjąć wodór, stać się H3O+. Co jeszcze może być amfiprotyczne? Chociażby HPO4 2- może oddać wodór, utworząc anion PO4 3 minus, może przyjąć, utworzyć anion H2 PO4 minus. Amfiprotyczność, zdolność do bycia kwasem i zasadą lub zasadą w teorii Bernsteina. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tej teorii Bernsteina, mianowicie każda zasada w reakcji występuje w parze, sprzężonej parze z pewnym kwasem. Czyli tworzy sprzężoną parę kwas-zasada. O co chodzi dokładnie? Zobaczmy. Amoniak jest tu zasadą. Amoniak utworzył w tej reakcji NH4+. Czyli NH4+ jest kwasem w takim razie. I to kwasem sprzężonym z amoniakiem. Ponieważ jest to różnica tego jednego wodoru. Zobaczmy na wodę. Woda tu jest kwasem. Powstało z wody OH-, więc OH- jest zasadą w tej reakcji. I to jest sprzężona para kwas-zasada. W reakcji możemy takie pary wyróżnić, różniące się o ten wodór. Sprzężone pary kwas-zasada. Co ich sprzęga, można się zapytać. Jakby, co mają wspólnego ze sobą? Mają to, że im silniejszy kwas, tym słabsza sprzężona z nim zasada i odwrotnie, im silniejsza zasada, tym słabszy jest sprzężony z nią kwas. To wszystko możemy zapisać matematycznie jako Ka razy Kb
jest równe 10 do potęgi minus 14, czyli KW. To jest wielkość stała. Żeby 10 do minus 14 zostało zachowane, a iloczyn dwóch wielkości jest stały, to może wiecie z matematyki, że jeśli iloczyn jest stały, to wielkości są odwrotnie proporcjonalne. Czyli jeśli jedna rośnie tyle samo razy, to druga musi maleć tyle samo razy, żeby zapewnić ciągle stały iloczyn. I to samo się dzieje z mocą kwasu i z mocą zasady, jeśli mówimy o sprzężonych parach kwas-zasada. Na przykład H2O i OH- jako sprzężona para kwas-zasada. OH- jest niewątpliwie zasadą silną. Bardzo silną. W roztworze wodnym OH- jest bardzo silną zasadą. Automatycznie, skoro jest to silna zasada, no to kwas sprzężony z nią, czyli woda, musi być słabym kwasem. I faktycznie woda sama w sobie ma dość słabe właściwości kwasowe. Rozważmy sobie, czy anion chlorkowy jest silną zasadą. Musimy przywołać sprzężony z nią kwas. Czyli mamy kwas solny, jest to sprzężony kwas z anionem chlorkowym i mamy Cl minus sprzężoną zasadę z tym kwasem. To jest zasada, to jest kwas. Czy kwas solny jest kwasem mocnym? Tak, jest kwasem bardzo mocnym. Skoro kwas jest mocny, to sprzężona z nim zasada będzie bardzo słaba. Na maturze zdarzają się takie zadania, gdzie właśnie trzeba uszeregować według wzrastającej bądź malejącej mocy zasady. Im silniejszy kwas, tym słabsza sprzężona jest z nią zasada. Ostatnia teoria. Tak zwana teoria Lewisa. Myślę, że jest najmniej intuicyjna z tych wszystkich wcześniej poznanych teorii. Teoria Lewisa mówi nam o elektronach. Jeśli cząsteczka bądź jon ma parę elektronową, bądź jakieś elektrony, które jest gotowy jakoś przekazać, to wtedy mówimy, że taka cząsteczka jest zasadą. Jeśli dany jon bądź cząsteczka ma lukę elektronową, to wtedy taka cząsteczka jest kwasem. Co może być zasadą zgodnie z tą teorią? Na przykład amoniak może być zasadą, ponieważ amoniak ma wolną parę elektronową na atomie azotu. Ona może być przekazana, na przykład do kwasu, czyli wszystko, co jest gotowe oddać pewne elektrony, może być w tej teorii zasadą. Co może być kwasem w tej teorii? Najczęściej przywoływanym kwasem w teorii Lewisa jest trifluorek boru, ponieważ tutaj bor to jest tak nawiązanie właśnie z niepełnym oktetem, możemy powiedzieć. Tu ma taką pewną lukę elektronową, tak schematycznie rysuje, i może zajść reakcja między zasadą a kwasem. Innym przykładem może być na przykład chlorek glinu. Myślę, że te dwa przykłady do matury w zupełności wystarczą jako kwasy Lewisa. Jak taka reakcja kwasowo-zasadowa przebiega? No, kwasowo-zasadowa reakcja w tym przypadku przebiegałaby jakby z oddaniem tej pary elektronowej. Następuje takie przekazanie właśnie do tej luki elektronowej i powstaje tak zwany addukt kwasowo-zasadowy. Uwaga, za dużo bym powiedział, jeśli to wiązanie, jakie się tworzy, nazwałbym wiązaniem koordynacyjnym. To jest pewne przekazanie pary, jednak powstaje nam addukt, czyli właśnie to nie jest typowe wiązanie koordynacyjne, tego tak nie możemy nazwać. Po prostu teoria Lewisa nam mówi, że reakcja kwasowo-zasadowa w tym przypadku polega tylko na wymianie elektronowej, czyli
Elektrony wędrują z zasady do kwasu. Coś, co jest bogate w elektrony, przekazuje te elektrony tam, gdzie jest ich po prostu mniej, gdzie często występuje pewien deficyt tych elektronów. I na tym polega teoria Lewisa. Kwasy Lewisa typowe: trifluorek boru oraz chlorek glinu. Typową zasadą Lewisa jest na przykład amoniak. Tak możemy powiedzieć. Przypomnę jeszcze raz te wszystkie trzy teorie. Teoria Areniusa, najbardziej taka pierwotna, prosta teoria. Zasady dysocjują w roztworze wodnym na OH- między innymi. Kwasy dysocjują w roztworze wodnym na H+. Teoria Bransteda polega na tym, że rozważamy kwas jako cząsteczkę, która może przekazać proton, zaś zasadę cząsteczkę, która może wychwycić ten proton i jakoś związać. Najczęściej w takich reakcjach obserwuje się sprzężone pary kwas-zasada. Im silniejsza zasada, tym słabszy sprzężony z nią kwas i odwrotnie. To są wielkości, jeśli chodzi o Ka i Kb, to są wielkości odwrotnie proporcjonalne. Są też cząsteczki, które mogą zarówno przyjąć proton, jak i zarówno oddać proton. To są związki amfiprotyczne. Też one często są, matura też często właśnie potrafi pytać o takie typu związki, dlatego warto to pojęcie znać, oraz teoria Lewisa, która zakłada, że kwasy i zasady są to cząsteczki, które mogą właśnie zasady przekazać elektrony. Kwasy mogą dzięki swojej luce pewien niedobór elektronów mogą właśnie utworzyć tak zwany addukt kwasowo-zasadowy. I to są najważniejsze informacje z tych teorii kwasowo-zasadowych.